co z obostrzeniami po 9 kwietnia? Wiemy, kiedy decyzja co z obostrzeniami po 9 kwietnia? W środę sztab kryzysowy. Obecne restrykcje pandemiczne obowiązują, według rozporządzenia, do 9 kwietnia. Co będzie dalej? Mówił o tym rzecznik rządu Piotr Emler. Rzecznik rządu Piotr Emler zapowiedział, że decyzje w sprawie obostrzeń zostaną ogłoszone w środę lub w czwartek. W środę o godzinę 10 zbierze się rządowy sztab kryzysowy i to on podejmie te decyzje w porozumieniu z Radą Medyczną przy premierze. Emler mówił również o tym, jak mogą wyglądać tegoroczne wakacje. Liczymy na to, że dzięki temu, że bardzo dynamicznie rozpędza się program szczepień oraz że okres maja-czerwca w zeszłym roku pokazał, że ta liczba zakażeń spadała, doprowadzi do tego, że w okresie letnim będą szanse na to, aby w jakimś zakresie wakacje mogły być zrealizowane, powiedział Emler. Rzecznik rządu zaznaczył, że nie wiadomo, czy będą to wakacje, takie jak 2 lata temu. Natomiast faktycznie dzięki dużej mobilizacji całej służby zdrowia w zakresie programu szczepień oraz jeżeli będziemy przestrzegać wszystkich obostrzeń, wakacje w jakiejś formie będą mogły być możliwe, ale tylko pod takimi 2 warunkami, czyli polepszeniem się sytuacji epidemicznej i szerokiego korzystania z programu szczepień, powiedział Emler.